Jakie jest zadanie kolei w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, w tym zwłaszcza bezpieczeństwa surowcowego? No niebagatelne oczywiście. Jesteśmy jako Polmiedtrans operatorem dla KGHM-u. Zapewniamy utrzymanie ciągu produkcji miedzi w całym kombinacie. I mamy ten wpływ na to bezpieczeństwo nie tylko energetyczne, ale surowcowe w Polsce. Nasza spółka zajmuje się transportem koncentratu miedziowego, ale także innych produktów, które przy okazji produkcji miedzi wytwarzamy jako cały kombinat. Niedobory tych surowców czy niedobory tej miedzi na rynku, no niestety, ale mogą spowodować zachwianie przede wszystkim cen czy też ich wzrost, więc bardzo ważnym jest, żeby łańcuchy dostaw nie były przerwane, żeby transport kolejowy przebiegał zawsze na czas, zawsze bezpiecznie, zawsze na miejsce, żebyśmy zawsze po prostu klient, dla którego ten transport jest wykonywany, zawsze był zadowolony. Także bezpieczeństwo energetyczne to też dostawy innych surowców. Tak jak w zeszłym roku każda spółka Skarbu Państwa, tak również i Polmiedtrans była zaangażowana w transport węgla do różnych części krajów, tak żeby każdy tutaj z mieszkańców mógł ten węgiel, mógł z niego skorzystać. Więc w sytuacjach awaryjnych takie spółki jak nasza też wykonują nadzwyczajne zadania i są spółki Skarbu Państwa do tego, aby po prostu tym awariom czy różnym konfliktom przeciwdziałać i to bezpieczeństwo zapewniać dostaw. Co zmieniło się w działalności firm kolejowych, w tym także Polmiedtransu, od czasu wojny, o wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej? Na pewno zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo kolejowe, na zabezpieczenie naszych transportów. Na pewno jest trudniej trochę poruszać się ze względu na to, że priorytetem są dostawy, jeśli chodzi o sieci, o trakcje, priorytetem są dostawy innych towarów, innych surowców niż te, którymi my na co dzień się zajmujemy, które my transportujemy. No chociażby priorytet dla zboża czy priorytet dla węgla w zeszłym roku. Więc nasze transporty mogły być opóźnione, mogły nie zawsze na czas docierać do odbiorców. Niemniej jednak nie zgłaszano nam jakichś większych problemów, tak, w tych kwestiach. Udało się to w jakiś sposób pogodzić, ale to było wyzwanie.